Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym tak trochę porozmawiać o tym, dlaczego osoby chore nie mają partnerów, partnerek do życia i tak dalej. No niestety, jak jeszcze przed chorobą były dziewczyny, tak samo u mnie i pewnie u wielu osób, którzy teraz chorują, tak po chorobie, niestety, ale tych dziewczyn brak. Oczywiście mogą być koleżanki, mogą być koledzy, ale kogoś znaleźć, załóżmy do życia, żeby wspólnie żyć i mieszkać, to jest ciężko. I znaleźć jeszcze taką odpowiednią osobę, która by w czasie kryzysu zdrowia mogła się odpowiednio zaopiekować, bo to nie jest łatwe, załóżmy. To nie jest łatwe właśnie przy chorobie, przy schizofrenii. Niestety, jak się trafia do szpitala, to w szpitalu jest się w Polsce najczęściej mocno zalekowany lekami. Bo niestety, ale psychiatra w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za leczenie i najczęściej dają młodym osobom duże dawki leków. A to są skutki uboczne tych leków, z którymi się chorzy później zmagają. I niestety, tak jak tutaj jeden filmik nagrałem, że chłopak brał 1200 mg Solianu, tyle mu dawali w szpitalu. No niestety, ale umarł w domu, zszedł. No i niestety z takimi dawkami leków, słuchajcie, jak się wychodzi do domu, się z domu, szpital wypisuje do domu, no to nie jest się w stanie nikogo poznać, bo to widać po osobie chorej, że coś mu jest, że jest czymś naćpany, że tak powiem, naćpany tymi lekami. I raczej to od razu od tej osoby odrzuca. Druga połówka tą osobę odrzuca. Ja poznając w swoim życiu po chorobie, przepraszam, dziewczyny, no to ja nie mówiłem, że ja choruję. Ja po prostu przedstawiałem się jako zdrowy człowiek, któremu nic nie dolega. Dzięki temu mogłem sobie coś tam skorzystać po prostu ze znajomości z tą dziewczyną. A tak inaczej, jak się dowiedziała, że ja mam diagnozę schizofrenii paranoidalnej, to po prostu było sayonara. Do widzenia. Tak to wyglądało. No i sam niestety, jak chciałem zerwać kontakt już z tą dziewczyną, mówiłem, że choruję, mam diagnozę, biorę takie i takie leki. No i po prostu już nie miałem problemu. Po prostu dziewczyna mnie zostawiała i było po wszystkim. Ale słuchajcie, znaleźć taką osobę do życia, do domu, która by mieszkała razem z tobą, domowe obowiązki, normalne życie i tak dalej, jest ciężko, bo jeszcze znaleźć osobę do łóżka na seks to jeszcze jest żaden problem, ale znaleźć do życia to już jest ciężka sprawa, bo słuchajcie, same psychozy i ogarnięcie osoby chorej w stanie psychozy jest bardzo ciężkie. Niestety najczęściej musi być hospitalizowana w szpitalu, żeby po prostu zgasić wszystkie objawy. No dobrze jest mieć drugą połówkę, która coś widzi i zauważy, na przykład zdrową połówkę, która widzi i zauważy, że z tobą coś się dzieje nie tak, że trzeba ci pomóc, weźmie telefon, zadzwoni po karetkę, przyjadą, zabiorą, zawiozą, albo też poda leki, poda większą dawkę leku, żeby po prostu zgasić objawy. No dobrze jest mieć taką połówkę drugą, ale najczęściej tak jest, że osoby chore żyją z rodzinami,
z rodzicami, bo to są osoby młode, żyją z rodzicami, a co się stanie, słuchajcie, jak rodzice odejdą? Po prostu osoba chora trafia do DPS-u, Domu Pomocy Społecznej. I tam po prostu żyje, ale to nie jest życie, bo to jest po prostu wegetacja. No i słuchajcie, ja jako mężczyzna też uważam, że jestem odpowiedzialny finansowo za utrzymanie rodziny, nawet pomóc dla partnerki, dla dziewczyny finansowo, coś tam jej kupić, coś tam iść do restauracji, iść do kina, nie wiem, iść do pubu, iść się zabawić, nie? No to jestem jak gdyby finansowo odpowiedzialny za to. A jak się ma, załóżmy, słuchajcie, te 1600 zł renty, no to z czym podskoczysz? No z niczym nie podskoczysz, bo cię nie stać na nic. To masz na podstawowe opłaty i jeszcze mało tego, w Polsce to jeszcze musisz płacić za leki. Oczywiście leki są refundowane, ale jakieś tam procentowo, jakieś grosze się za te leki płaci. Co ja, załóżmy, mieszkając za granicą, mam leki zupełnie za darmo. Wszystkie leki mam za darmo, bo jak je lekarz nie wypisze, ja po prostu mam jako osoba chora leki za darmo. Za te leki nie płacę, na recepcie tylko zaznaczam krzyżykiem pewien napis i po prostu jestem zwolniony z opłat. Oni oczywiście to sprawdzają, ale słuchajcie, nie ma z tym problemów. A w Polsce mimo wszystko procentowo mało, ale coś tam za te leki trzeba płacić. Chociaż znam osoby, które wydają po 300 i nawet więcej złotych za lekarstwa. Także mając drugą połówkę, no to mając takie dochody i takie rozchody pieniędzy, no to ciężko w ogóle jest sobie cokolwiek zaplanować. No niestety, ale tutaj to trzeba naprawdę trafić na odpowiednią osobę, a jest bardzo ciężko, chociaż znam osoby chore, które mają partnerów, mają partnerki, ale to jest wyjątek, bo najczęściej mają partnerki osoby, mężczyźni chorzy, partnerki mają też chore. No i jakoś się tam dobierają i wspólnie żyją i wspólnie sobie radzą. No a z kobietami to też jest różnie, bo dziewczyny mogą być wykorzystane przez facetów, a później zostawione. No tak, to niestety, ale przykre, ale tak to wygląda. W dużym stopniu jest obniżony popęd seksualny. Nie dość, że osoba chora zmaga się ze swoimi problemami z chorobą. Przepraszam. Nie dość, że cały czas jest śpiąca, spać się chce i tak dalej. To niestety, ale poznać drugą połówkę jest ciężko. Dlatego te osoby są najczęściej samotne. Żyją same. No i w Polsce bardzo dużo osób żyje z rodzinami, a jak po prostu rodzice odejdą, zostają sami, to trafiają do jakichś ośrodków i tam po prostu żyją do końca życia. No niestety. Ja mieszkając tutaj za granicą, to te pieniążki mam trochę większe niż w Polsce. I, że tak powiem, stać mnie by było na utrzymanie jeszcze drugiej osoby i na wspólne życie. No ale ja już mając te 49 lat, to ja już sobie nikogo nie szukam. Ja sobie chcę spokojnie, normalnie żyć, w spokoju, w ciszy i nie mieć problemu, bo w tym wieku to już niestety, ale naturalnie popęd seksualny w dużym stopniu spada. Już takich człowiek potrzeb nie ma i tak dalej. I nie ma potrzeby
po prostu partnera, partnerki. No ale słuchajcie, czasami dobrze jest zamienić z kimś słowo, z kimś porozmawiać i tak dalej. I dobrze, jakby taka osoba była, no ale to są po prostu koleżanki, koledzy w takim stopniu mi zastępują. I tutaj z nimi mogę sobie porozmawiać i nawiązać znajomość. Także wyjść sobie na kawę, wyjść do pubu, wyjść do kina i wspólnie spędzić czas. Tak to u mnie wygląda. No niestety to tak wygląda u większości chorych, chociaż niektórzy się izolują i nie mają w ogóle znajomych. Także nie mają znajomych, a co tu dużo mówić, żeby kogoś poznali do życia jako partnera, partnerkę. To jest bardzo ciężko. No, tak jak wam mówiłem, że lekarze nie ponoszą odpowiedzialności za leczenie. Dawkuje się duże dawki leków do takiego stopnia, że człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Oczywiście zgasi to chorobę, zgasi to psychozę, urojenia i tak dalej, głosy, inne rzeczy, myśli. Ale jakim kosztem? Ale jakim kosztem? Kosztem zdrowia, kosztem efektów ubocznych i tak dalej, kosztem życia osobistego, życia towarzyskiego. To takie są koszty po prostu tego leczenia przy dużych dawkach leków. I ciężko kogokolwiek poznać, bo jak już się ktoś dowie, że masz diagnozę schizofrenii paranoidalnej, to po prostu ciebie zostawia od razu z boku i nie chce z tobą mieć do czynienia. Pięknie, ładnie, ale pewna granica jest, której nie przekroczysz, bo po prostu się nie da. No tyle wam chciałem powiedzieć. Taką rozchminkę dzisiaj. No niestety, no tak to jest. No i ja już się pogodziłem z tym, że jestem sam, że żyję sam i tak dalej. Z tym, że ja mam dobre warunki życia i tak dalej. I z tego życia jestem zadowolony. Ale wiele osób się zmaga z pewnymi rzeczami, że są sami, że nigdy nikogo nie znajdą, że sobie nie poradzą i tak dalej w życiu później. Mają takie problemy. No niestety, tutaj trzeba być, że tak powiem, zdrowym jak koń do roboty, do pracy, do zarabiania pieniędzy, do dobrych dochodów i wtedy można sobie szukać partnera, partnerki i normalnie żyć. Bo będąc chorym jest, ja wam powiem, naprawdę ciężko, ciężko z tym i cokolwiek ciężko z tym zrobić. Bo jeszcze do łóżka to znajdziesz, ale do życia codziennego to jest naprawdę ciężko. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się czołem.